Siemanko, z tej strony Pronod Grad Zaczniemy z odcinkiem. pamiętajcie, żeby szczelić łapkę w górę, suba na kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie konkurs na 10 tysięcy Robuxów. Wystarczy napisać komentarze swój nick z Robloxa, dać łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i oglądać film do końca. Jeżeli... Jeżeli to zrobicie, to będziecie mieli szansę wygrać 10 tysięcy Robuxów. E, długo mnie nie było na kanale, zobaczymy czy w ogóle e, Jeżeli wbijemy... Z... 70 łapek w górę to kolejny odcinek, zobaczymy w ogóle ile osób nas ogląda. Czy jeszcze w ogóle oglądacie filmy na Robloxie? Czy w ogóle jeszcze pamiętacie mnie? Ale lecimy tutaj sobie, zobaczymy tak naprawdę, czy jeszcze, czy jeszcze istnieją hakerzy na Roblox. Sprawdzimy sobie top 10 hakerów, najstraszniejszych hakerów na Roblox. Pokażę Wam ich konta i zobaczymy, czy w ogóle jeszcze istnieją ci hakerzy. Więc jeżeli byście chcieli więcej takich odcinków, to pamiętajcie, żeby szczęślić łapkę w górę, suba na kanale, a na pewno... No będzie, będą takie odcinki, więc naprawdę serdecznie zachęcam. Dobra, przechodzimy sobie w ogóle tutaj do e, to jakby do Robloxa też wam pokażę taką stronę co pokazuje jakby największych hakerów i po prostu będziemy sobie szukać hakerów, ale pi pierwszego hakera, którego ja mam na myśli, to na przykład e, nie wiem czy znaliście takiego hakera jak 1x1x1x1 to był naprawdę straszny haker I zobaczymy czy tak naprawdę istnieje ten haker i czy, czy na przykład ludzie się nie przebierają i w ogóle Bo jak widać tutaj pełno ludzi też jest przebranych za tych hakerów, ale dobra, sprawdzamy sobie, sprawdzamy. Sprawdzamy sobie, tutaj chyba to nie jest ten hacker bo ma s jakąś, to na pewno nie jest ten haker, więc sprawdzamy sobie dalej, jeżeli byście chcieli, żebym sprawdził jakichś innych hakerów, to na pewno napiszcie mi widzowie, a na pewno znajdziemy sobie też jakichś innych hakerów, którzy e, może na przykład hakują jeszcze Robloxa i nie wiadomo co i jak będzie, ale zauważyłem, że tutaj dodają to S. Mi się zdaje, że dodają to S, bo 1x1x1x1 X1, X1 jest zablokowane, więc ten hacker po prostu nie istnieje. Nie istnieje tylko dlatego, że e, jakby jest zablokowane ta nazwa użytkownika Więc po prostu nie istnieje ten hacker, Więc 1x1x1x1 Na pewno nie istnieje Bo jak widzicie jest pełno jakichś różnych Kont ale nie ma tego właśnie Tego konta które powinno być Ale dobra sprawdzimy Tubers93 o, tutaj jest w ogóle zablokowane to, widzicie, nawet nie możemy wpisać sobie tubers93 w ogóle, to jest w ogóle masakryczny ban na te konto, więc jest naprawdę, widzicie, serio, są bany, są bany i naprawdę e, hakerzy nie istnieją niektórzy, dobra, sprawdzamy sobie dalej, A w ogóle ci hakerzy istnieją, więc sprawdzamy sobie tak dalej i tak naprawdę zobaczymy, czy serio hakerzy istnieją, sprawdzamy sobie pierwszego hakera, dobra, John Doe John Doe sprawdzamy sobie John Doa więc zobaczymy czy on istnieje naprawdę Uwaga, uwaga, czy on istnieje naprawdę? Dobra, sprawdzamy sobie John Doe'a. John Doe, czy John Doe istnieje? Eee, jest, istnieje, widzicie? Ten haker istnieje, widzicie? Jest, ten haker istnieje, więc naprawdę istnieją hakerzy, niektórzy co i naprawdę istnieją, więc serio, jest to mega ciekawe, że na przykład taki John Doe istnieje 620k followersów, więc to jest naprawdę dużo. 620 Tysięcy followuje właśnie John Doe'a, więc to jest naprawdę potężna liczba. I John, John Doe, patrzcie jak dawno dołączył do Robloxa, w 2006. Ta gra dopiero była początek tej gry, tak naprawdę można powiedzieć. A zobaczcie, John Doe... Istnieje naprawdę, więc widzicie, mamy tutaj potwierdzony pierwszego hakera, który nie został zhakowany i patrzcie, zaproszę go do znajomych, może mnie zaakceptuje, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Jedna hacker to istnieje na pewno kulkid, cool sprawdzimy sobie na przykład takiego kulkida, cool czy on istnieje, jak myślicie, czy istnieje kulkid cool w Robloxie? Jestem sam ciekaw. Ej ej, 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 chyba istnieje. No, bo proszę bardzo, tutaj mamy Kulkida i on naprawdę istnieje. A nie, to jest chyba fake konto. To jest chyba fake konto, więc może on nie istnieje tak naprawdę. Ale sprawdźmy sobie inne konto. O, join today. Team Cool Kid Join Today, widzicie na przykład The Hacker Group, jest hakerska grupa, rozumiecie to? Jest hakerska, this group jest joke, to jednak jest joke, czy jednak jest hakerską grupą? Nie mam pojęcia, ale się domyślam, że pewnie to jest joke, ale jak widzicie są hakerskie grupy, więc jest to naprawdę straszne. Sprawdzamy sobie następną jakąś grupkę. Sprawdzamy sobie następną jakąś grupkę Na przykład jest Gest666 i zobaczymy czy on istnieje Czy też zablokowali Roblox jakby czy zablokował Roblox ich, ale nie, zobaczcie, ale Gest666 NPC no nie ma też tego konta, więc widzicie kolejny hacker, który został zablokowany przez Roblox Jest to naprawdę potężne info, że kolejny hacker zablokowany na Roblox, ej serio siebie się nie spodziewałem tego, naprawdę się nie spodziewałem tego. Ale no widzicie, jest kolejny haker, który został zablokowany na Roblox Sprawdzamy sobie dalej Może będzie jakiś haker, który nie jest zablokowany Sam jestem ciekaw, na przykład Walut81666 Zobaczymy czy on istnieje Czy on istnieje, czy nie Jestem sam ciekaw Sprawdzamy, uwaga, czyż istnieje ten no to postać czyż Istnieje, widzicie Tu jest postać, która istnieje naprawdę więc, no, help. Widzicie, ma koszulkę help. Więc, naprawdę, jest strasznie. Jest strasznie. Są postacie, które istnieją. A teraz sprawdzimy sobie, jakie są gry hakerskie. Bo, na przykład, mnie ciekawi, jakie są gry hakerskie. Zobaczymy, czy w ogóle są jakieś gry hakerskie na Robloxie. A jest Hacker Tykon. Two player hacker Tykon, naprawdę są ciekawe gry. Jeżeli wygraliście jakieś ciekawe gry e, właśnie hacker e, f, e, ha, o hakerach, to napiszcie mi widzowie, może przetestuję jakąś grę e, o, o hakerach, bo jest to naprawdę ciekawe, bo może macie jakąś gereczkę, którą właśnie o hakerach bym miał przetestować, wtedy bym na przykład to przetestował i zobaczymy czy naprawdę jest jakiś hacker e, na, na Robloxie bo jak widać sami widzicie, no tutaj kurczę chyba nie ma, no jakichś tutaj fajnych gereczek, ale może coś by było, na przykład to Hakertykon, ciekawa gereczka. Wgraliście Hacker tykon Jeżeli graliście hakertykon, to powiedzcie mi, bym kupił wszystko na tym Hacker tykonie i w ogóle jakieś inne rzeczy, więc jest naprawdę mega spoczko gereczką. Może byśmy zobaczyli jeszcze, na przykład czy jest na przykład 1 X1X1X1 gra, na przykład czy jest taka gra dla właśnie dla tego, postaci popiel play Time są gierki, które są stworzone jakby dla hakerów, więc jest to straszne Sandbox, ja Cię nie mogę jakie gierki w ogóle. Jeżeli byście chcieli właśnie, żeby zagrał w taką gereczkę, to szczęście łapkę w górę suba na kanale A na pewno by były takie ciekawe gerki, bo sam bym chciał przetestować takie gereczki. jakby pamiętajcie też mam, że mam swoją grupę na Roblox Ziomeczki, pęgę, wbijajcie tam, bo naprawdę serdecznie zachęcam. Jeżeli będzie dużo wyświetleń, będziecie chcieli oglądać takie odcinki, to na pewno będzie więcej odcinków właśnie o hakerach i w ogóle o Robloxie, więc jeżeli wbijemy fajną liczbę, to na pewno byście spodziewali się następnego odcinka już niedługo, na przykład na następny dzień albo coś takiego, więc serdecznie zachęcam subskrybować i lajkować po więcej takich rzeczy, bo naprawdę, naprawdę polecam serdecznie, bo widzicie, no kurczę, byśmy nagrywali o hakerach i w ogóle o takich rzeczach, więc to jest naprawdę mega ciekawy odcinek, ale dobra, ja już nie będę przedłużał, więc pamiętajcie, o o tym, żeby subskrybować, łapkować, dawać, pamiętajcie jakieś komentarze. Jeżeli chcecie wygrać, to pamiętajcie, żeby właśnie oglądać filmy do końca, więc jeżeli oglądaliście film do końca, to napiszcie ziomeczki PNG, to będę wiedział kto oglądał filmy do końca. Trzymajcie się, cześć!